Moim gościem jest pani Marta Wacławik, mama Ani, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej. Anię czeka teraz seria operacji, a z inicjatywy szkoły podjęto zbiórkę pieniędzy na to kosztowne leczenie. Jak Ania teraz funkcjonuje w szkole? Ania uczęszcza do 7 klasy tej szkoły, jest wzorową uczennicą. No, ze względu, że ma utrudnienia w ruchu, potrzebuje stałej opieki mojej, w przemieszczaniu się po prostu po szkole, no, w obsłudze osobistej. Na lekcjach korzysta z laptopa, z pomocy także pań czasem. No jest to... Wielkie wyzwanie dla pani. Tak, tak. Nie tylko dla mnie, bo dla mojego dziecka też musi się zmagać z obowiązkami szkolnymi i także i rehabilitacją, którą systematycznie kontynuuje. Jakie leczenie jest planowane? Planowane są w niedługim czasie 3 operacje polegające na operacji obydwóch nóg, w których będzie ingerencja chirurgiczna w biodra, w staw biodrowy, kolanowy oraz skokowy. Też ma mieć przeprowadzony zabieg lewej rączki, gdzie będzie on polegał na usprawnieniu tej rączki, żeby mogła bardziej być samodzielna, żeby mogła sobie pomóc tą rączką, no i funkcjonować jak rówieśnicy. Kiedy odbędzie się pierwsza operacja? Pierwsza operacja jest zaplanowana już na początek kwietnia tego roku. Bo przyjedzie po prostu z USA, z Florydy, doktor David Feldman, który podejmie się tej operacji. Będą mu asystować lekarze polscy, którzy byli na rocznym szkoleniu tam na Florydzie. Byli przeszkoleni. No i będzie to we Warszawie. Jaka kwota jest potrzebna na opłacenie tego leczenia? Kwota, która jest potrzebna na opłatę całego leczenia, wynosi ponad 600 tysięcy złotych. W to wchodzi właśnie te 3 operacje, sprzęt ortopedyczny, który będzie po operacjach potrzebny, część rehabilitacji. Gdzie można wpłacać pieniądze? Pieniążki można przesyłać na konto Fundacji Kawałek Nieba. Jest tam utworzone dla Ani konto i w tytule na przelewie trzeba umieścić numer dziecka, jest to 2117 oraz imię i nazwisko dziecka Anna Wacławik. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jakie formy pomocy zostały podjęte do tej pory? Na chwilę obecną jesteśmy zarejestrowani w Fundacji Kawałek Nieba. Mamy stworzone konto dla Ani, na które można dokonywać wpłat, zarówno zagranicznych, jak i oczywiście w Polsce, na które bardzo liczymy. Lada dzień będziemy mieć informacje od Fundacji Się Pomaga, która również współpracuje z Kawałkiem Nieba. Przy współpracy uczniów z ZSTI w Mszanie Dolnej stworzyliśmy na Facebooku konto z licytacjami dla Ani, gdzie zapraszamy wszystkich do współpracy. Każdy, kto tylko ma ochotę na, nie wiem, wystawienie czegoś fajnego, gdzie możemy naprawdę uzbierać mnóstwo pieniędzy, dlatego zapraszamy do licytacji na Facebooku. Konto się nazywa Pomoc dla Ani Wacławik. Tak. Pomoc dla Ani Wacławik. Co jeszcze, z czym jeszcze działamy? Zostawiamy przede wszystkim blankiety. Od razu można w banku, jeżeli ktoś, no nie wiem, dokonuje jakichś opłat rachunków. Myślę, że te blankiety z płatami gotowymi, drukami można sobie uzupełnić i każda kwota będzie mile widziana.
No jest to potężne pieniądze, potężna akcja i bardzo byśmy chcieli, żeby się nam to wszystko udało. No i liczymy na to, że po prostu Ania uzyska to po tych operacjach, na co tak długo czeka. Pani Marta Bijatowska, nauczycielka naszej Ani, już wszystko powiedziała, a ja ze swej strony w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców naszej szkoły oraz społeczności uczniowskiej apeluję do Państwa, proszę o przyłączenie się, o wsparcie naszej akcji. Bardzo prosimy o przyłączenie się, o dobre pomysły. Taki apel, taką prośbę, taki list wystosujemy do szkół. Mam nadzieję, że dyrektorzy ze szkół z powiatu limanowskiego odpowiedzą na naszą prośbę. Być może kiedyś również my się zrewanżujemy. Bardzo prosimy, my w naszej szkole teraz właśnie mamy już bank pomysłów. Wymyślamy z panią Martą i z nauczycielami, co możemy, żeby ta nasza akcja udała się, bo przecież 600 tysięcy to wcale nie jest tak mało. Dlatego gorąco jeszcze raz prosimy. Nieosiągalna generalnie dla człowieka, nie wiem, małego po prostu, tak mi się wydaje. I tego typu kwota za operację wykonywaną z zagranicy tak naprawdę, no to są tutaj pieniądze dla nas no, w marzeniach. To jest pierwsza nasza taka ogromna akcja, dlatego jesteśmy trochę zestresowani. Tak, dokładnie. No i wzruszeni. Jeszcze raz bardzo prosimy o pomoc i wsparcie. Dziękuję bardzo za rozmowę i trzymam kciuki za całą akcję i oczywiście za Anię. Dziękujemy. A my bardzo prosimy o wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli. Dziękujemy Państwu za to, że dzisiaj byliście z nami i możecie tą akcję po prostu rozsławić, czy jak to fachowo?